Hej, hej, witam Was serdecznie. Dobry wieczór, już jesteśmy nagrywani, więc możemy zaczynać. Dzisiaj spotykamy się już na drugim spotkaniu poświęconym mojemu tłumaczeniu reguł astrologicznych Guido Bonattiego. To są takie 146 sentencji, ale też nieraz to są takie dłuższe akapity, nieraz to są dwa zdania, nieraz dwie strony czy trzy opisu. I dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę więcej zrobimy. Od kwietnia będziemy też się częściej spotykać, żeby się, że tak powiem, tutaj wdrożyć bardziej w te reguły. Więc znalazłam troszeczkę czasu, żebyśmy może nawet dwa razy w miesiącu się spotykali, żeby omówić je. Guido Bonatti jest tym astrologiem, który uważany jest za takiego najważniejszego astrologa średniowiecznego. Z wielu względów, przede wszystkim też dlatego, że jego dzieło, którego fragment tłumaczymy sobie teraz, czy czytamy, Księga Astronomiczna, składa się z 10 części, z 10 traktatów. I tak naprawdę Bonatti tam spisał nie tylko swoje własne doświadczenia i swoje własne spojrzenie na astrologię, ale główną jego pracą i też główną zaletą tego jego traktatu jest to, że to jest taka summa astrologiczna wszystkich wcześniejszych ważnych autorów, którzy w średniowieczu byli poważani i których dzieła były intensywnie czytane i wprowadzane do praktyki astrologicznej. I tutaj Wam wypisałam, korzystając z opracowania, które Benjamin Dykes w swoim wstępie do tłumaczenia Bonattiego, właśnie Liber Astronomie, podał, wytropił wszystkie źródła, z których czerpał Bonatti. Tak? Więc tak naprawdę z jednej strony Bonatti no, stworzył taki zestaw najważniejszych wskazówek, interpretacji dotyczących każdej najważniejszej dziedziny astrologii i też przekazał, tak, był taką osobą, która, dzięki której wiele reguł, wiele traktatów, z których czerpał, a z których wręcz nieraz cytował, właśnie z perskich i arabskich astrologów, ale też z helenistycznych, bo pośrednio, i on jest uważany za taką osobę, która przekazała tą tradycję dalej, tak? Czyli aż do XVII wieku co najmniej właśnie Bonatti potem był tym głównym źródłem, z którego wszyscy czerpali, a pozostałe teksty nie były za często czytane czy wznawiane, tak? Szczególnie tych arabskich astrologów. Jak wiecie, sam Lili zatytułował swoje dzieło trzytomowe, wielkie, Christian Astrology, czyli astrologia chrześcijańska, żeby się odciąć, tak, od podejrzenia, że on stosuje jakąś podejrzaną arabską, innowierczą astrologię, tak, więc często takie czynniki nieraz ideologiczne właśnie decydowały o tym, jakiego autora czytano, tak, to samo było zresztą ze stosowaniem systemów domów. Ale to już inna historia. Tutaj macie jakby wypisane, sprawdzone przez Bena wpływy. Pierwszy traktat w ogóle, bo nie mówiłam ostatnio o tym, z czego całe dzieło jest złożone, też warto sobie wiedzieć, w jakim kontekście jest umieszczone te reguły, są umieszczone, które sobie czytamy. Pierwsza część tego jego dzieła, czyli traktat pierwszy, to jest po prostu obrona astrologii i argumenty przeciw astrologii, argumenty Bonattiego, które te argumenty, że tak powiem, no, polemizuje, tak? Dlaczego astrologia działa, czym jest i dlaczego warto się nią zajmować. I tutaj Ben wskazał największe źródło inspiracji Abu Mashara. Drugi traktat to są znaki i domy. Tutaj główny wpływ to jest drugi arabski astrolog Al-Kabizi, bardzo też wpływowy. Trzeci traktat to są planety i tutaj wpływy i Abu Mashara i Al-Kabiziego razem wziętych. W traktacie czwartym, który poświęcony jest koniunkcjom, nieustalona przez Bena jest pochodzenie.
Nieraz jest tak, że po prostu niektóre rzeczy Bonatti odwołuje się do konkretnych autorów lub powołuje się na jakieś konkretne cytaty wręcz z innych autorów, a nieraz nie, tak? Więc tutaj z tego powodu jest trudniej nieraz ustalić. I reguły, które są traktatem piątym w całości jego dzieła, jest to w całości też prawie Sahl i jego też... Jego tutaj też różne wstęp do nauki o gwiazdach, tak? Tu jest taka jego książka, tylko po angielsku jest dostępna, Sahla właśnie w tłumaczeniu Jamesa Holdena. I też drugi taki wybór, to jest, polecam wam, chociaż to jest pewnie trudniej dostać, bo to była jakaś limitowana seria, Sahl razem z Maszalachem. I też tutaj jest to, do czego się odwołuje Bonatti. Potem jest traktat szósty, zobaczcie, najpierw jest, Bonatti przedstawia taki warsztat podstawowy, astrologiczny, wszystkie najważniejsze elementy horoskopu omawia, czyli znaki, domy, planety, koniunkcje, czyli aspekty też, i potem przechodzi do reguł, które jak widzieliśmy już na pierwszych zajęciach, one tak naprawdę mają być taką wskazówką, jak pracować z klientem troszeczkę, a tak naprawdę jak podchodzić do interpretacji horoskopu, czy to jest horoskop urodzeniowy, czy horarny, czy elekcyjny, czy prognostyczny, tak? Czyli tutaj to są takie, po prostu to, co teraz, czy się na tym cyklu zajmujemy, czym się zajmujemy, to są takie po prostu reguły interpretacji horoskopu, tak to można nazwać. Potem w szóstym traktacie Bonatti przechodzi szczegółowo do pytań, czyli do astrologii horarnej, która też no, zahacza, tak, w tych regułach, które będziemy interpretować, sobie czytać, też jest dużo wskazówek, jak interpretować horoskop horarny, ale tam już jest tak wszystko tylko i wyłącznie horarnej astrologii poświęcone. I tutaj też Sahl i Maszalach jako główne teksty, do których się Bonatti odwołuje. I siódmy traktat to są elekcje, które też są troszeczkę pokrewne astrologii horarnej, reguły są podobne, tak? I tutaj Al-Rial, czy jak to tam się czyta, jest tutaj głównym źródłem. W traktacie ósmym są rewolucje tak zwane, czyli powroty, solariusze różnego rodzaju i punkty arabskie. I tu też wpływ jest Abu Maszara i Maszalacha. W traktacie dziewiątym horoskopy urodzeniowe, zobaczcie na samym końcu. I tutaj aż trzech czy czterech autorów tutaj wymienia Ben jako wpływ bezpośredni wręcz, czyli arabskich astrologów Al-Tabariego, Al-Kahayata, Ptolemeusza, czyli helenistycznego astrologa, i Al-Kabiziego. I ostatni traktat dziesiąty, Bonatti poświęca pogodzie, to kiedyś było bardzo duży dział, bardzo ważny dział też astrologii, astrologowie, nie było pogodynek, więc astrologowie przepowiadali pogodę. I tutaj był też Ptolemeusz, który dużo w swoim Tetra Biblos poświęca właśnie pogodzie, i Jafar, też arabski astrolog. Najwięcej z tego, właśnie te 146 reguł astrologicznych, tak naprawdę najwięcej Bonatti zawdzięcza Sahlowi, taka cała na jego imię i nazwisko, że tak powiem, to jest Sahl ibn Bishr, który żył na przełomie VIII i IX wieku i był perskim Żydem, który pozostawił po sobie 5 takich traktatów, tak? Traktatów, to wszystko jest, to jest 5 traktatów razem, tak? Więc na pewno jest to objętościowo o wiele mniejsze niż to, co Bonatti po sobie zostawił. Ale Bonatti właśnie między innymi, tak? Jeszcze jakieś inne też dzieła, ale to jest najważniejsze, i to są właśnie wprowadzenie do astrologii, 50 reguł, z których właśnie tutaj z tych 50 reguł najwięcej Bonatti przy swoich regułach czerpie i też do niektórych się wręcz odwołuje, tak? Elekcje, pytania, czyli horarne horoskopy, i o czasie, czyli księga czasu, czyli wyznaczania. Więc to są takie też ważne rzeczy, które możecie się zdziwić w tekście, że widzicie jakieś dziwne
nazwiska, to będziemy od czasu do czasu sobie mówić, kim są te osoby. W regule szóstej, Bonatti na początku przedstawia nam w ogóle, co może skłonić kogoś do zadawania pytań, jak sobie radzić z tym, które pytanie jest prawdziwe, które nie, które trzeba wziąć pod uwagę, które nie. I potem mówi o tym, jak mogą być osłabione lub wzmocnione, jakie może być kondycja Księżyca i w ogóle planet. W regule szóstej kontynuuje dalej opis, jak postrzegać siłę planet. Jak widzicie tutaj, on zaczyna tak naprawdę interpretację od oceny siły planet. To jest to, co Bonatti uważa za najważniejsze w horoskopie. Dopiero potem inne rzeczy, czyli domy, aspekty, tak? I tutaj możemy czytać w regule szóstej. Planeta może być pozbawiona mocy, osłabiona i uszkodzona na 10 sposobów, które nie różnią się od tych, które zostały opisane w poprzedniej regule, która dotyczyła właśnie kondycji Księżyca, tak? Jak Księżyc może być wzmocniony czy osłabiony. I tutaj wymienia. Po pierwsze, kiedy planeta jest w domu upadającym, pamiętamy, że to są te domy na końcu każdej ćwiartki, czyli 3, 6, 9 i 12, lub w domu, który nie tworzy aspektu z ascendentem, tak? Takiego, czyli te domy, które, czyli 2, 6, 8 i 12, tak? Oraz, czyli kiedy nie tworzy aspektu z osiami, tak? To jest taka reguła, która do dziś bardzo często możecie się z nią spotkać, tak? Że domy upadające i właśnie ten szczególnie 6, 8 i 12, tak? Drugi nie jest aż tak negatywnie postrzegany, ale to są te domy, w których planeta po prostu ma mniejszą moc działania, tak? Musi czekać na to, co przyjdzie do niej z zewnątrz, czyli na bodziec z zewnątrz, żeby w ogóle coś się zadziało, tak? Czyli jest taką po prostu troszeczkę uwięziona w tych domach, w sensie technicznym oczywiście. Po drugie, to osłabienie planety może być wtedy, kiedy planeta jest w retrogradacji, zobaczcie, na drugim miejscu retrogradację wymienia, czyli jest to ważna informacja o tym, jak działa planeta, tak? Szczególnie w horoskopie horarnym to ma bardzo duże znaczenie, chociaż nie zawsze wskazuje to na osłabienie planety. Ale jeżeli planeta, która oznacza osobę, która zadaje pytanie, albo główną sprawę, o którą ktoś pyta, jest w retrogradacji, to w 99 przypadkach oznacza to, że jej sytuacja jest słabsza, tak? Że możliwość działania i pójścia do przodu nie jest taka możliwa, ponieważ retrogradacja dosłownie często oznacza cofanie się lub wycofywanie się kogoś z jakiejś sytuacji. Po trzecie, kiedy planeta jest spalona, czyli znajduje się w 15 stopni przed lub za Słońcem, planety wewnętrzne są bardziej osłabione spaleniem, kiedy są przed Słońcem. Spalenie mniej im szkodzi, kiedy są za Słońcem, kiedy poruszają się ruchem prostym. Jeśli są w retrogradacji, daje to efekt przeciwny. Tak? Więc tutaj Bonatti podaje nam różne szczegółowe, tak, kondycje tej planety, które są, w ogóle relacja ze Słońcem jest tutaj najbardziej podkreślana, tak, jako osłabienie planety lub wzmocnienie. Po czwarte, kiedy planety są w opozycji, koniunkcji lub kwadraturze do jednego z malefików lub do obydwu i nie zachodzi jednocześnie recepcja, tak? Każdy aspekt nieharmonijny, czyli koniunkcja, kwadratura, opozycja jest tutaj przez niego traktowana z malefikiem jako niekorzystna. Wyjątkiem jest recepcja, czyli jeżeli planeta tworzy aspekt z malefikiem, który jest władcą znaku na przykład, w którym ona się znajduje, tak? Tam mogą być różne rodzaje recepcji, ale to jest taka najprostsza. Wtedy, jeżeli mają coś wspólnego władcę, tak? Czy nawzajem rządzą znakami, w których się znajdują, jest to troszeczkę lepiej, ale pamiętajmy, że recepcja to jest tylko takie lekkie polepszenie. Kiedy planeta jest osaczona przez malefiki, przy czym separuje, osaczona, czyli między jednym malefikiem a drugim, między Marsem i Saturnem w środku, tak? Najczęściej ta w średniowiecznej astrologii osaczenie oznaczało po prostu koniunkcję z dwoma malefikami, że separuje od jednego malefika koniunkcję, od koniunkcji z jednym malefikiem i aplikuje do koniunkcji z drugim malefikiem, czyli jest jakby w tych kleszczach. I tworzy aplikacyjną koniunkcję z drugim, jednocześnie nie ma recepcji między nimi przez władztwo, wywyższenie lub dwie z pozostałych pomniejszych godności, czyli termy, dekana, triumfację, tak? Czyli nic je nie łączy, nawet jakaś recepcja słaba. I rzeczywiście jest to trudne położenie.
Kiedy planeta jest w koniunkcji z drugą planetą i znajduje się w znaku swojego osłabienia, czyli naprzeciwko znaku swojego władztwa lub wywyższenia, tak? Czyli kiedy jest jednym słowem w upadku lub na wygnaniu, tak? To zdecydowanie, zobaczcie, na szóstym miejscu dopiero wygnanie i upadek jest tutaj przez Bonatiego wymieniony, tak? Wcześniej aspekty z malefikami i retrogradacja jest tutaj i spalenie jest trudniejsze. Po siódme, kiedy planeta na ascendencie tworzy koniunkcję z planetą w domu upadającym lub separuje od planety, z którą była w recepcji i aplikuje do planety, z którą w recepcji nie jest. Tak? To jest ciekawe, że tutaj aspekty nawet nie z maleficami, ale z planetami, które są słabiej położone lub z którymi dana planeta nie ma nic wspólnego, mogą ją w jakiś sposób osłabić. Tak? Tylko tu pamiętajmy, że chodzi o kontekst na przykład elekcji czy pytania horarnego. Tak, czyli rozwój sprawy może być osłabiony przez jakieś czynniki, które są innej natury. Tu jest najciekawsze tutaj w tym siódmym punkcie jest to, że planeta może być jakby ściągana w dół przez koniunkcję, jeżeli jest na ascendencie, tak, nawet po stronie pierwszego domu, ale może być w koniunkcji, tak, ma orba na przykład do 3, 4, nawet do 10 stopni z planetą, która jest po stronie 12 domu, bo to może oznaczać, tak, że ta planeta oznacza jakichś ukrytych wrogów, tak, albo jakieś nieprzewidziane czynniki, które mogą powstrzymać sprawy symbolizowane przez tą planetę, która jest w pierwszym domu, tak? A pierwszy dom to w ogóle i planeta w pierwszym domu oznacza najczęściej osobę, która zadaje pytanie w pytaniu horornym, albo ogólnie nas, tak? Naszą możliwość do działania, jak sobie radzimy z nowymi sytuacjami, tak? W horoskopie urodzeniowym na przykład, więc to często jest też pytanie, jak zaczynamy się uczyć astrologii, tak? To właśnie te planety blisko osi, ale po stronie 12 domu sprawiają kłopot interpretacyjny. Jak do nich podejść, tak? Czy one. I one właśnie mogą działać jako taki archiwum X, ja zawsze, że niby są na osi, ale zawsze są taką większą zagadką, tak? Że jakby często nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć ich zachowania. Fascja. Ktoś odpowie, co to jest fascja? To jest po prostu dekanat. To było jeszcze z czasów, kiedy używałam jakichś dziwnych zamienników. Teraz. Hej, hej. Kiedy planeta jest wędrowcem, czyli znajduje się w miejscu zodiaku, w którym nie ma żadnej godności, wędrowcem jest też planeta, za którą w przypadku planet zewnętrznych podąża Słońce lub w przypadku planet wewnętrznych, która podąża w kierunku Słońca. To jest taki szczególna sytuacja planety, tak, że jest ona w takim znaku, którym nie ma żadnej godności ani przez władztwo, ani przez wywyższenie, ani właśnie przez żywioł, ani przez dekanat, tak, czy te mniejsze sprawy, tak. Natomiast to też, że wędrowcem jest planeta, za którą w przypadku planet zewnętrznych podąża Słońce lub w przypadku planet wewnętrznych, ten drugi człon jest taki troszeczkę niejasny, tak, ale tutaj nie wszystko, co pisze Bonatti, jesteśmy w stanie zrozumieć, tak, również z powodów translacyjnych, tak, tutaj często nawet Ben, tak, czy James Holden, który też jest tłumaczem Bonattiego, chyba, a przynajmniej niektórych fragmentów też nieraz, czy Hand, też Robert Hand, przyznają, że po prostu nieraz trudno jest zrozumieć, tak, te łacińskie zestawy słów. Po dziewiąte, kiedy planeta jest w koniunkcji z głową lub ogonem smoka i nie mają tej samej szerokości geograficznej, tak, to jest, czyli są na innej wysokości, tak, że są w ogóle koniunkcja z węzłem, czyli z głową lub ogonem smoka, jest w astrologii tradycyjnej uważana za niekorzystną, ponieważ to jest miejsce, w którym wypada zaćmienie, tak, w danym roku. Czyli tak naprawdę jest też taka, jakby wynika to z tej jakby szerszej teorii, która twierdzi, że ten punkt, w którym wypada zaćmienie, który się oczywiście w ciągu roku trochę przesuwa, ale jest on ważnym punktem, tam gdzie jest właśnie węzeł, tam te zaćmienia występują. On jest takim punktem, w którym jeżeli stanie tam jakaś planeta, to ona też wywołuje skutki zaćmień, tak? Szczególnie jeżeli jest tuż po zaćmieniu, czy kilka tygodni, czy miesięcy po zaćmieniu, więc ta reguła moim zdaniem wzięła się z tego, tak? I potem my też to dalej we współczesnej astrologii niektórzy uważają węzły właśnie za maleficzne, szczególnie ten południowy z tego powodu,
Moim zdaniem dotyczy to bardziej reguły właśnie związanej z tym, że jest to miejsce zaćmienia, tak? Czyli może to być jakieś miejsce, w którym coś się mogło wydarzyć związane z tym zaćmieniem, tak? W horoskopie horarnym na przykład. Dziesiąte, kiedy planeta sama siebie osłabia, czyli kiedy jest w siódmym znaku liczonym od znaku swojego władztwa, co powoduje jej zdziczenie i nie jest w recepcji. Tutaj Bonatti jakby nie chce używać po raz kolejny słowa wygnanie i opisowo nam pokazuje, że kiedy planeta jest w siódmym znaku, czyli jakby naprzeciwko swojego władztwa, czyli na wygnaniu, jest zdziczała, tak? Czyli no, nie zachowuje się zgodnie z regułami, czy jakby z naturą swojej planety, tak? To są osłabienia planet, które powodują utrudnienia, opóźnienia i szkody w horoskopach urodzeniowych, horarnych, elekcyjnych i tym podobnych. Dlatego musisz się z tym dobrze zapoznać. Jest jeszcze kilka, o których warto wiedzieć, ale aby uniknąć znużenia i zamętu, nie chcę nas Bonatti tu zanudzać, w tym momencie o nich nie wspomnę. On potem zaraz i tak wspomina o innych regułach. Tu przechodzimy do reguły siódmej, której cały czas Bonatti nam pokazuje. To jest ciekawy, właśnie reguła siódma jest ciekawa, bo znowu Bonatti wraca do tej, do problemu, kiedy astrolog może się pomylić, tak? I na co zwrócić uwagę, żeby nie popełnić błędów przy udzielaniu szczególnie odpowiedzi na pytania klientom. I radzi tutaj, unikaj sytuacji, w której możesz narazić się na popełnienie błędu lub pomyłki. Czyli astrolog musi być świadomy, że są sytuacje, w których bezwiednie możemy, tak, się pomylić. Mędrcy wymieniają cztery z nich, tak? Czyli są cztery takie sytuacje, w których możemy się pomylić jako astrologowie. Po pierwsze, kiedy pytający nie wie, jak zadać pytanie. To też mówiliśmy o tym na tych styczniowych poprzednim spotkaniu. To jest najczęstszy problem, tak? Szczególnie w z horoskopem horarnym, ale często z urodzeniowym horoskopem też, tak? Że człowiek przychodzi, nie mówi astrologowi tak naprawdę, co go interesuje i no, nieraz jest to taka bezproduktywna sesja, dopiero pod koniec się okazuje, że to pada to główne pytanie i sesja od początku, trzeba ją zacząć na nowo, tak? Więc jeżeli nie rozumiecie dokładnie, o co komu chodzi, albo ja dzisiaj byłam na poczcie na przykład i przyszła pani, która postanowiła się wypytać pani na poczcie o jakieś dziwne sprawy, gdzie jest jakiś sąd albo jakiś inny i w ogóle nie mówiła, o co jej chodzi, tak? Jakby powiedziała, o co jej chodzi, to pewnie ktoś umiałby jej pomóc, ale ona cały czas domagała się sprawdzenia, gdzie są jakieś sądy w Warszawie na jakichś różnych dziwnych ulicach, ale nie wiadomo było po co, o co jej chodzi. Więc często jest tak, że człowiek zadaje pytanie i tak naprawdę jak czujecie, że nie czaicie w ogóle, o co chodzi i w czym problem, to po prostu dopytajcie, tak? Bo to pozwoli uniknąć wam, szczególnie w horoskopie horarnym, wielu pomyłek, a tak naprawdę nieraz złe zrozumienie, nieprawidłowe zrozumienie pytania uniemożliwia odpowiedź na nie. Po drugie, kiedy astrolog źle obliczy horoskop pytania. No, na szczęście współcześnie mamy coraz mniej takich sytuacji, że bo nie liczymy ręcznie za pomocą tablic matematycznych, ale oczywiście współczesnym zmorą astrologów są apki. Uważajcie, szczególnie przy astrologii horarnej czy elekcyjnej, chcecie sobie zobaczyć jakąś horoskop, właśnie zadanie pytania, czy właśnie chcecie wyznaczyć sobie jakąś dobrą godzinę wysłania ważnego, nie wiem, dokumentu albo ważnego spotkania, sprawdzajcie strefy czasowe, tak? Bo to jest coś, co teraz jest dużym problemem. Normalnie w programach też musicie sprawdzać. Nigdy komputer nie wie lepiej niż wy, więc trzeba być podejrzliwym, szczególnie jeżeli chodzi o zmiany czasów. I to jest cały czas problem, tak? Po trzecie, kiedy astrolog nie wie, czy Słońce jest już za punktem medium celi, czy wciąż przed nim, czyli no, nie jest w stanie dokładnie obliczyć, nie ma dokładnych tablic, często to kładzie też horoskop, nie wiemy, gdzie jest Słońce. I po czwarte, kiedy benefiki są tak samo silne jak malefiki. To jest ciekawe bardzo, potem William Lilly też odnosi się do tej reguły, tak? Bo z kolei tak jak Bonatti na Sachlu się bardzo, bardzo wzorował w swoich regułach, tak Lili wzorował się na Bonatti, tak? I ta reguła właśnie, kiedy patrzymy w horoskopie i tak samo jest silne są benefiki i malefiki, czyli
tak samo dużo jest prawdopodobieństwo, że będzie dobrze, jak że będzie źle na podstawie horoskopu pytania, czy jak, jeżeli ktoś pyta, czy mam szczęśliwy horoskop, czy pechowy i widzimy, że jest dużo silnych planet, ale też dużo słabych planet, tak? No to wtedy tutaj Bonatti w ogóle wręcz radzi, żeby nie udzielać odpowiedzi na pytanie, tak? W astrologii horarnej rzeczywiście często jest to zagadka, tak? Oczywiście możemy sprawdzić, jak zaraz te planety się będą przesuwały, tak? No bo one są w danym momencie w tych znakach, ale potem się mogą przesunąć, więc w astrologii horarnej możemy wyznaczyć moment zmiany albo po prostu poczekać, aż sytuacja się rozwinie. W horoskopie urodzeniowym nieraz taka sytuacja wskazuje na to, że człowiek będzie miał i dużo szczęścia, ale też jego życie nie będzie usłane samymi różami, tak? Więc pamiętajcie, że horoskop odzwierciedla no, sytuację, rzeczywistość, tak? To, o co pytamy. I bardzo rzadko coś jest tylko czarne albo tylko białe, tak? Więc warto o tym pamiętać i nieraz się nie przejmować tą regułą. Jeżeli mamy tyle samo argumentów za i przeciw, to znaczy może, że jeszcze to, co ma się stać, jeszcze się nie jakby. Kości nie zostały jeszcze rzucone, tak? Że jeszcze nie została jakby w żadną stronę szala się nie przechyliła, tak? Nieraz tak po prostu jest. Na szczęście bardzo rzadko. Tutaj Bonatti komentuje, w mojej opinii można dodać jeszcze 3 sytuacje, w których astrolog się myli. To jest jako ewidentnie jakiś jego konik. dużo o tym tutaj mówił. Ja tutaj mam wydrukowane, nie wiem w sumie, dlaczego z tego nie czytam. Po pierwsze, kiedy pytający zwraca się do astrologa ze sprawą tylko po to, aby go wypróbować lub aby go zmylić, co się często zdarza. Niektórzy mówią, chodźmy do tego astrologa, zapytajmy go o coś i zobaczymy, czy odpowiedź będzie prawdziwa, czy nie. Tak samo Żydzi zadawali pytania naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby go sprawdzić, tak? Tutaj Bonatti jako w średniowiecznym kontekście, tak, odnosi się do tych przykładów, które wszyscy znali tutaj, czyli do Biblii. To jest bardzo częsta sytuacja. Jeżeli zajmujecie się astrologią od niedawna, to może nie, ale jak już dłużej się będziecie zajmować, to często jest takie zjawisko, że ludzie w ogóle sobie chodzą od astrologa do astrologa. Jeden astrolog mu to powiedział, to pójdzie sobie do drugiego, co pani mi jeszcze powie, tak, co pan mi jeszcze powie. Ludzie nie traktują astrologii tak samo poważnie jak my i też nie mają nieraz świadomości, że to jest bardzo poważna sprawa, tak? Konsultacja z astrologiem i nieraz wychodzą bardzo trudne sprawy i nie jest to takie lekkie spotkanie, a przynajmniej nie powinno być, tak? No bo jednak zagląda się do czyjegoś życia, tak? I takie zjawisko właśnie sprawdzania astrologii, nie tylko astrologii, tak? Sprawdzania tarota, sprawdzania jakichś innych systemów dywinacyjnych. No często się zdarza i nie wchodźcie w to, tak? Tutaj nieraz mam na takie nawet pytanie o porady, co zrobić, że ktoś na przykład zrobił komuś horoskop, tak, profesjonalnie i potem ten ktoś chce podważyć, tak, jakby zasadność, tak, że są zbyt ogólne albo nie wiem, że się rozczarował i jakby tutaj próbuje dyskutować. No ludzie często chcą... nie traktują tego jako pracę, tak, więc no jedyne, co można zrobić, to po prostu odpowiedzieć na pytanie albo w ogóle nie udzielić odpowiedzi. Ja nieraz po prostu przy horoskopach horarnych nie biorę, jakby nie zajmuję się pytaniami, które nie mają sensu, tak, no bo jeżeli ktoś na przykład pyta o coś, co za 2 dni się okaże, co to będzie i nie jest to jakaś straszna sytuacja, to po co w ogóle tracić czas, tak. Po drugie, astrolog może się mylić, kiedy pytający zadaje pytanie, i w ogóle tak naprawdę no, podsumowując to, tak, dlaczego my się możemy mylić odpowiadając na tego typu pytanie, że ktoś sobie, bo tak naprawdę według takiego no, kodeksu etycznego, astrologa horarnego, żeby pytanie było prawdziwe, tak, czyli żebyśmy zobaczyli odpowiedź w horoskopie horarnym, tak naprawdę musi być silna wola zadania tego pytania, tak? Musi być jakaś silna potrzeba, że ktoś zadał to pytanie i ta synchroniczność, tak? Ta jungowska synchroniczność, która dobrze tłumaczy, dlaczego horoskop horarny odpowiada na pytanie, no po prostu wtedy jakby wszechświat przez horoskop no, pomaga nam zrozumieć tą naszą trudną sytuację, w której się znaleźliśmy. Jeżeli tego nie ma, jeżeli to jest tylko taka pusta
zabawa, to możemy się mylić, ale oczywiście William Lilly ostatnio, w zeszłym tygodniu o szukaniu zagubionych przedmiotów, tak, czy zapodzianych, czytaliśmy jego rozdział z Christian Astrology i on tam no, przeczy trochę tej regule i pisał, że on często sobie ćwiczy, tak, że sobie tam ktoś mu coś schowa albo ogólnie nie jest to jakiś problem, ale on sobie ćwiczy, gdzie co leży albo co jest gdzie zgubione. Po drugie, astrolog może się mylić, kiedy pytający zadaje pytanie, kierując się niezbyt poważną lub nieprzemyślaną intencją. Niektórzy bowiem, spotykając przypadkiem astrologa lub kiedy są na spotkaniu z nim w innej sprawie, nagle wpadają na pomysł, aby zadać go o coś przy pożegnaniu. To jest bardzo częste. Już w XXI wieku ten problem astrologów cały czas istnieje. Tak? Że ja na przykład jak spotykam się z kimś, żeby zrobić horoskop, to często wcześniej uprzedzam, żeby sobie taka osoba wypisała pytania, które chce na pewno zadać, żeby nie było właśnie tak, że na koniec się sobie przypomina najważniejsze rzeczy. Nie tylko z powodów takich czasowych, tak, że nieraz nie ma czasu, żeby wszystko omówić, tylko tak naprawdę nieraz szkoda, żeby taka osoba odeszła, tak, wyszła do astrologa i nie zadała tego najważniejszego pytania, a nieraz na spotkaniu po prostu z wrażenia zapominają ludzie. Zdarza się to bardzo rzadko, ale i tak można się pomylić. Czytelnik może zadać pytanie, jak poznam, kiedy pytający przychodzi z poważnym i przemyślanym pytaniem, a kiedy nie? Bonatti tutaj wchodzi głębiej w ten problem. Jest to rzeczywiście bardzo zawiła i trudna sprawa, żeby mieć całkowitą pewność w tej materii. Sprawdza mi się reguła, która mówi, iż jeśli ascendent horoskopu pytania wypada blisko końca znaku i początku następnego, czyli wydaje się, że jest pomiędzy dwoma znakami, pytający nie pyta na poważnie lub próbuje przetestować moją wiedzę. Wielu potwierdziło, że to, co napisałem, jest prawdą i zaczęli myśleć, że wiedziałem więcej niż oni sami. W takich przypadkach zwykłem mówić, bracie, nie kłopocz mnie, dopóki nie będziesz miał mi do zadania poważnego pytania. Podejrzewam bowiem, że chcesz mnie podejść i zadajesz mi pytania, które masz na myśli. I nie zadajesz mi pytania, którego masz na myśli. Jeśli jednak chcesz sprawić mi kłopot dla własnej przyjemności, bądź uprzejmy zapłacić mi za moje wysiłki. Jeśli był to rzeczywiście podstęp, ludzie rezygnowali. Więc już widzimy, jaki ogólnie jest prawdziwy problem tej analizy, że po prostu nieraz mogło się tak zdarzyć, że Bonatti odpowiadał na pytanie horarne, a ten ktoś twierdził, że to nieprawda, albo ktoś zmyślił i w ten sposób unikał zapłaty. Więc ewidentnie tutaj jest takie drugie dno, że niektórzy klienci Bonattiego próbowali przechytrzyć go i troszeczkę nawet oszukać. Natomiast to jest, jak zauważyliście tutaj, jeżeli ktoś się interesuje astrologią horarną, tak, tutaj pojawi się ta reguła, która często jakby jest zmorą też początkujących astrologów horarnych, czyli ta sytuacja, kiedy ascendent jest pod koniec znaku, ascendent pytania w horoskopie horarnym lub na początku następnego. Tak? Niektórzy astrologowie nawet uważają, że wtedy nie powinno się odpowiadać na pytanie, bo właśnie jest to tutaj od Bonattiego ta reguła, a pewnie też jeszcze wcześniej, bo nie chciałam się już dzisiaj tego wam wypisywać, czy u Doroteusza też to było, i u Sachla pewnie też, że to oznacza takie niepewność, wahanie, albo wręcz, że tak naprawdę osoba nie wie dokładnie, jakie pytanie chce zadać, tak, że jest jakiś problem, ale nie jest w stanie konkretnie sprecyzować, o co jej chodzi, więc tak naprawdę astrolog też będzie się mylił. Ja nie uważam, że ta reguła działa, w takim sensie, że była to jakaś reguła, którą Bonatti stosował, może mu to działało, ale bardzo często, jeżeli ascendent jest pod koniec znaku albo na początku następnego, bardziej to oddaje rzeczywiście sytuację osoby, która zadaje pytanie, tak? Pod koniec znaku często oznacza, że sytuacja, którą ona pyta, ta osoba już się w jakiś sposób kończy i zaczyna się zaraz nowy etap, się zacznie, czyli tak naprawdę już jest za późno, żeby jakieś działanie podjąć, tak? Albo już to pewne rzeczy się dokonały, już trzeba iść dalej. Jeżeli ascendent pytanie jest na początku znaku, często to oznacza, że ta osoba jest w nowej sytuacji albo no właśnie w nowy rozdział, tak? Jakiś się zaczął i tak naprawdę trudno wrócić do tego, co było. Więc no ale tutaj średniowieczni astrologowie mieli więcej problemów. Ponadto można poznać w horoskopie, że astrolog się myli, kiedy władca ascendentu i władca godziny, w której zostało zadane pytanie,
nie są tą samą planetą lub nie należą do tego samego typu trygonu, czy nie zgadzają się ze znakiem ascendentu. To też Lili potem tą regułę podaje u siebie. Jest to podstawa, aby twierdzić, że pytanie nie będzie radykalne, czyli nie będzie ważne, tak? Że jakby ten horoskop cały nie odpowie nam na pytanie. I ugruntowane, jak wiele razy miałam okazję się przekonać. Opowiedziałem to, abyś wiedział, jakich ludzi szukać. Bowiem, jak powiedział pewien mędrzec, rezultat danej sprawy zależy od troski pytającego i ma związek z tym, czy osoba przyszła do astrologa z silnej i przemyślanej potrzeby, z nadzieją na to, że twoja znajomość astrologii pomoże mu poznać prawdę dotyczącą danej kwestii. I abyś mógł zająć się rzetelnie jego pytaniem. Tak? Czyli tutaj, jak widzicie, to jest też współcześnie problemem, że często ludzie nie wiedzą tak naprawdę, jak wygląda rozmowa z astrologiem i sam proces interpretacji horoskopu. I myślą, że tak naprawdę wystarczy przyjść i astrolog zgadnie wszystko. I nie trzeba nic mówić, tak? No jednak konsultacja u astrologa wymaga zaangażowania też osoby, która przychodzi, żeby uzyskać tą poradę, a przynajmniej do tego momentu, że musi przedstawić sytuację, tak? Czy problem, z którym przyszła, dopiero astrolog może sobie z tym jakoś poradzić. Szczególnie to dotyczy astrologii horarnej, ponieważ tak naprawdę ten sam horoskop może odzwierciedlać miliony różnych sytuacji. Więc my musimy wiedzieć, w czym jest problem, dlaczego ta osoba nie może sobie z nim poradzić, tak? I albo o co pyta, tak? Jaka jest niewiadoma, i dopiero wtedy możemy w horoskopie horarnym znaleźć odpowiednie planety, odpowiednie domy, tak? To często może być to różnie interpretowane. No i w następnej regule, tak? Lili dalej wymienia nam różne kondycje, które osłabiają lub wzmacniają planety. I pisze, zwróć uwagę na to, jak dużo z wymienionych powyżej porad i punktów musisz koniecznie wziąć pod uwagę przy wydawaniu werdyktu. Tak? Czyli nie możemy się za bardzo spieszyć, tak? Odpowiadać na pytanie. No, nieraz tak patrzymy w horoskop, że będzie dobrze, ale właśnie nieraz może nam umknąć, tak? Jakiś aspekt do malefika, retrogradacja czy jakieś inne osłabienie, więc to jest, jakby nie ma co się spieszyć z tym udzielaniem odpowiedzi. I on tutaj właśnie te wszystkie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, tak, podlicza, że jest ich 31. 17 uszkodzeń księżyca, w tym punkcie piątym, w regule piątej, o której mówiliśmy na zeszłych zajęciach, i 10 osłabień planet, a także 4 wzmocnienia planet, które podaję poniżej, tak? Bo te osłabienia planet były też już, dzisiaj mówiliśmy, w punkcie szóstym, w regule szóstej. I teraz po tych, co może być źle, tak? Bonatti wymienia nam te mocne strony, tak? Planet. Po pierwsze spójrz, w którym domu planeta się raduje, tak? Czyli tak zwane radości planet przedstawia Bonatti. Merkury raduje się na ascendencie i w pierwszym domu, czyli to są te obszary, w których planety dobrze się czują i też dobrze wróży, tak? Dobrze jakby możemy lepiej ocenić pytanie, jeżeli planeta jest w domu w swojej radości. To też jest taka koncepcja hellenistyczna. Księżyc w trzecim, Wenus w piątym, Mars w szóstym, Słońce w dziewiątym, Jowisz w jedenastym, a Saturn w dwunastym, tak? To są te miejsca, w których te planety, jeżeli są, działają bardziej harmonijnie. Szczególnie o malefiki tutaj są ważne, tak? Że Saturn w 12 jest mniej szkodliwy, tak samo Mars w 6. Po drugie, zobacz, czy planeta znajduje się w znaku swojego władztwa, co sprawia jej radość. Dla Saturna będzie to znak wodnika, dla Jowisza znak strzelca, dla Marsa skorpion, dla Słońca lew, dla Wenus byk, a dla Merkurego panna, a dla Księżyca rak. Zobaczcie, że on tutaj wymienia tych planet od Merkurego do Saturna tylko po jednym władztwie, mimo że on ma świadomość, że te planety mają podwójne władztwa, ale ewidentnie faworyzuje je, tak, że dla Saturn lepiej w wodniku, Jowisz lepiej w strzelcu, Mars lepiej w skorpionie i Wenus lepiej w byku. Prawdopodobnie dlatego, bo to są te znaki, w których te planety mają też władztwo przez żywioł, trygon, tak, bo Wenus włada trygonem wody i ziemi, a tak naprawdę ziemi głównie, tak? Mars żywiołem wody, Jowisz i Saturn
odpowiednio też swoimi, tak? Więc tutaj może być taki swoim żywiołami, tak? Tutaj może być taki klucz. Czyli jakby taki, jakby to jest te lepsze władztwo. Po trzecie, dobrze jest, kiedy planety dzienne, czyli Saturn, Jowisz i Słońce i Merkury znajdują się w domach dziennych we wschodniej części horoskopu, we wschodniej, czyli tej jakby, jak dzielimy horoskop, tak, na dwie części, lewą i prawą, tak, lewa to jest wschodnia, prawa zachodnia. Na wschód od Słońca i blisko ascendentu, czyli tutaj bardziej ten kierunek wschodni jest tutaj dla planet dziennych faworyzowany, a nocne planety, czyli Mars, Wenus, Księżyc i Merkury, położone są w nocnych domach w zachodniej części horoskopu, na zachód od Słońca i blisko wierzchołka siódmego domu. Tutaj Bonatti wymienia wszystkie możliwe, najlepsze położenia, tak, ale wystarczy jeden czy dwa z tego i też możemy wskazać, że planeta jest silna. Po czwarte, dobrze jest, kiedy planety zewnętrzne, Saturn, Jowisz i Mars, znajdują się w męskich ćwiartkach, które liczymy od wierzchołka dziesiątego domu do stopnia ascendentu oraz od wierzchołka czwartego domu do początku domu siódmego. I kiedy żeńskie planety, czyli Wenus i Księżyc, są w żeńskich ćwiartkach horoskopu, które liczymy od ascendentu do wierzchołka czwartego domu i od wierzchołka siódmego domu do wierzchołka dziesiątego domu. Tutaj ostatnie zdanie jest takie niejasne, też tutaj w tłumaczeniach różnych jest to zaznaczane, że Merkury zaś najlepiej czuje się, kiedy jest z planetami męskimi w jednej z męskich ćwiartek lub kiedy jest z żeńskimi planetami w jednej z żeńskich ćwiartek, więc tutaj mimo, że wcześniej zaliczył Bonatti Merkurego do planet dziennych, tak, które są bardziej tutaj faworyzowane dla Merkurego, który jest niby neutralny, tutaj dodaje taką regułę, którą też współcześnie często stosujemy, tak, że Merkury jest tym jedynym poprawnie politycznie obecnie planetą, czyli jest dwupłciowy i ta zasada, że jest z planetami męskimi jest męski, a z planetami żeńskimi jest żeński. I dalej przechodzimy do następnej reguły dziewiątej. Weź pod uwagę, na jak wiele sposobów mogą ujawniać się dobrzy i źli pomocnicy. Tutaj Bonatti po przedstawieniu planet i siły, tak, i gdzie się dobrze czują, gdzie źle, co jest osłabieniem Księżyca, co nie, przechodzi do takich dodatkowych elementów, które mogą pomóc planetom lub je osłabić. Dlatego piszę tutaj o pomocnikach. I ci pomocnicy, którzy wesprą lub doprowadzą do upadku sprawę, o którą ktoś pyta. I aż tutaj 21 tych pomocników, uszeregowanych od najsilniejszego do najsłabszego, czy albo od najlepszego do najgorszego. Są ukryci pomocnicy silni i słabi i jawni pomocnicy silni i słabi. Tutaj najpierw on ich tak wymienia, silny, jawny, takie tutaj stopniowanie, nie będę tego nawet wymieniać, bo to nuda, ale potem przechodzi już do konkretu. Co mam na myśli, pisząc o tym. Każdemu z nich przyjrzymy się osobno, z osobna. W astrologii prognostycznej, której starożytni zbytnio nie poważali, ani nie pozostawili wiele po sobie w tej dziedzinie, nie przez niewiedzę, ale raczej z powodu małej wagi, jaką temu przypisywali. Tylko Ali w swoim wyjaśnieniu aferyzmu 29 Scentilocium Ptolemeusza, tutaj bardzo często Bonatti odwołuje się do właśnie innych autorów, tutaj przez to, że podał Centiloquium Ptolemeusza, czyli te 100 aforyzmów, które do dzieła Ptolemeusza, do Tetra Biblos są dołączane, ale de facto to są tak naprawdę napisane w średniowieczu takie zasady astrologiczne, nie przypisywane już współcześnie Ptolemeuszowi, tylko się mówi o pseudo-Ptolemeuszu. I tutaj ten Ali, który napisał właśnie komentarz do tych aforyzmów, najprawdopodobniej to jest tak zwany Ali Ibn Regal albo Ali Ibn Ridwan. Natomiast kilka razy o różnych Ali Bonatti pisze. Bardzo często problemem jest to, że on sam nieraz nie wie, tak? Ponieważ te teksty wtedy były tłumaczone, kopiowane. Ale tu jako wyżej wymienia, tak, to wiadomo, że to raczej to jest właśnie ten Ibn Regal. Starożytni zwracali uwagę głównie na planety, ich siłę i osłabienia oraz ich położenia w znakach i domach, jak również patrzyli na punkt fortuny
i kilka innych punktów. Jednak ty musisz brać pod uwagę przy każdym werdykcie nie tylko to, na co patrzyli starożytni, ale i na inne sprawy i okoliczności, tak? Czyli te pierwsze 10 reguł, tak, są poświęcone planetom, ale teraz Bonatti przechodzi do dalszych rzeczy, które ewidentnie też sugeruje, są bardziej współczesnymi, tak, spojrzeniem na siłę planet. I kiedy narysujesz horoskop, najpierw musisz znaleźć sygnifikator sprawy, o którą ktoś pyta, lub sytuacji i sprawdzić, czy nie ma tam jakiejś gwiazdy stałej, podobnej jego naturze, która przebywa w znaku jego władztwa lub wywyższenia, albo tworzy z nim ścisłą minutową koniunkcję, czyli szukamy, oprócz tego, że jeżeli ktoś pyta o pieniądze, tak, to patrzymy na władcę drugiego domu i jak ta planeta jest postawiona w horoskopie pytania, bo z tego będziemy wnioskować, jaki jest stan majątkowy danej tej osoby, tak, i jak się jego sytuacja finansowa rozwinie. Musimy jeszcze tych ukrytych pomocników lub tych właśnie niszczycieli, czy jak to tam Bonatti dziwnie na nich ich nazywał. I tutaj mamy właśnie pierwszy sposób, możemy gwiazdy stałe, które są pośrednio lub bezpośrednio powiązane z tą planetą, która jest najważniejsza w horoskopie pytania, albo która coś w horoskopie urodzeniowym ważnego dla nas znaczy. Więc pierwsza rzecz, jaką tutaj mówi, może to być, że po prostu ta planeta może być nie wprost powiązana z gwiazdą stałą, która może być w znaku jego władztwa czy wywyższenia, tak? To od razu czyni je pokrewnymi, jakby były z tej samej rodziny, a druga po prostu może być w koniunkcji, tutaj ścisłą minutową, czyli bardzo ścisłą, tak, z tą planetą, której dotyczy pytanie. Taka gwiazda stała pomoże sygnifikatorowi do tego stopnia, że sprawa się dokona ku wielkiemu zaskoczeniu pytającego i powyżej jego największych oczekiwań, tak, czyli ten pomocnik silny może zdecydować o tym, że sprawa się rzeczywiście bardzo dobrze rozwinie. Jeśli jest to najsilniejszy ukryty pomocnik, tak? Zobaczcie, gwiazda stała jest tutaj jako ukryty pomocnik, tak? Czyli troszeczkę coś, czego nie widać od razu w horoskopie, mimo że w średniowiecznych horoskopach zaznaczono gwiazdy stałe takimi gwiazdkami i pisano obok nazwę tej gwiazdy stałej, to jednak trzeba było wiedzieć, gdzie ona jest na niebie, tak? Aktualnie, bo w efemerydach planet nie zaznaczano, tak? Bo gwiazdy stałe na tyle wolno się poruszają, że mniej więcej wszyscy, którzy się zajmują astrologią, no mniej więcej wiedzą, gdzie są te najważniejsze gwiazdy stałe, tak? Może dlatego też ten ukryty pomocnik. I pytający będzie się niezmiennie dziwił, jak to możliwe, że się to wszystko tak wydarzyło, czyli ten jakby powiązanie z gwiazdą stałą głównego sygnifikatora w horoskopie pytania może dać ten efekt zaskoczenia, tak, albo ten dodatkowy ukryty atut, który ta gwiazda stała według Bonattiego daje. Jeśli ta gwiazda znajdzie się w tym samym stopniu co sygnifikator, od 1 minuty do 15 w aplikacyjnej koniunkcji i do 5 minut w separacyjnej koniunkcji, oczywiście minut kątowych tutaj, czyli na zodiaku, wciąż będzie mu pomagać, ale nie aż tak bardzo, czyli tutaj decyduje też ta ścisłość, tak? Czyli jakby taki najlepiej jest, jeżeli są w tym samym stopniu, w tym samej minucie, co się bardzo rzadko zdarza, ja od wielu lat zajmuję się astrologią horarną, i ścisłe aspekty w ogóle między planetami, co do minuty, zdarzyły mi się chyba raz czy dwa razy w horoskopie, tak? I to przy bardziej tych wolno poruszających się planetach, tam Mars, Jowisz, czy Jowisz-Saturn, tak? Te planety, które bardzo jakby kilka dni czy tygodni nieraz są w jednym stopniu. Więc w ogóle ta sytuacja, o której Bonatti pisze często, to jest taki jakby łód szczęścia, tak? To się w ogóle nie zdarza za bardzo w horoskopach horarnych. Ale zdarza się, że jest w takiej ścisłej, ale jakby kilkuminutowej, kilkunasto, kilkudziesięciominutowej koniunkcji. Wtedy tego szczęścia jest dużo, ale nie aż tak bardzo, jak pisze Bonatti. Dlatego nazywamy tą gwiazdę bardzo silnym, ukrytym pomocnikiem. Jeśli zaś będą w tym samym stopniu, ale w odległości od 16 do 50 minut, gwiazda będzie pomocna do pewnego stopnia, ale nie aż tak bardzo. Dlatego nazywamy ją tylko silnym, ukrytym pomocnikiem. Że Bonatti tu nam odkrywa regułę tego stopniowania tych pomocników, tak? Po prostu zależy to od orby, jaką te punkty, a tutaj na razie mówię o gwiazdach stałych, tworzą z innymi planetami, czy planetami, które są tu najważniejsze, tak? W danym horoskopie.
Jest to na tyle takie troszeczkę paradoksem tej reguł jest to, że no wtedy żaden astrolog nie miał precyzyjnie obliczonych efemeryt i bardzo często horoskopy zawierają duże błędy, nawet nieraz do kilku stopni w pozycji Księżyca najmniej, ale często Mars, Merkury czy Wenus, a już w ogóle Jowisz czy Saturn bardzo często są do stopnia dwóch, trzech nieraz rozjazd jest. Więc ta reguła tak naprawdę, no ona świadczy o tym, że jakby w ogóle astrologia średniowieczna, astrologia arabska, no jakby dążyła do takiej jakby precyzyjności matematycznej, która de facto w rzeczywistości nie była możliwa, tak, ale starali się. Jeśli sygnifikator i gwiazda będą w tym samym stopniu, ale w miejscu, gdzie on ma dwie ze swoich pomniejszych godności, w ścisłym aspekcie aż lub do 16 minut kątowych, gwiazda pomoże mu w mniejszym stopniu, czyli tu znowu mamy to stopniowanie, tak? Dlatego nazywamy ją słabym, ukrytym pomocnikiem. Jeśli będzie w koniunkcji od 16 minut do 50, bardzo precyzyjne są te przedziały tutaj, które no, potem no, w rzeczywistości było w ogóle niemożliwe, żeby je stosować. Wtedy będzie słabszym lub ukrytym pomocnikiem. Kiedy sygnifikator znajdzie się w miejscu, gdzie nie ma żadnej godności, gwiazda wciąż będzie pomocna, ale niedostrzegalnie, tak? Czyli się niby coś będzie dobrze działo, ale nie będzie to jakaś wyjątkowa sytuacja. Dlatego nazwiemy ją wtedy najsłabszym ukrytym pomocnikiem, czyli cały czas no, ci pomocnicy to są po prostu gwiazdy stałe i orby, tak? Szersze lub ściślejsze, które mają one do głównych sygnifikatorów. I dalej... Bonatti pisze, tak samo możemy ocenić rzeczy przeciwne, które szkodzą, utrudniają i powstrzymują sprawy. Jeśli planeta, która jest sygnifikatorem sprawy, znajduje się w miejscu, w którym nie ma żadnej godności, w koniunkcji z jedną z gwiazd stałych o przeciwnej jej naturze, czyli widzicie tutaj tak naprawdę negatywne działanie gwiazdy stałej nie musi być koniecznie związane z jej symboliką, czyli z jej znaczeniem, tak, ogólnym, tylko na przykład gwiazda stała o naturze Marsa z planetą, która nie ma natury Marsa, na przykład z Wenus czy Księżycem, może być tym maleficznym aspektem, tak? Niekorzystnym, bo one się nie dogadają. Ale osłabi ją i nie dopuści do tego, aby sprawy się dokonały, mimo że wydawało się z horoskopu, że sprawy rozwiną się w innym kierunku. Dlatego trzeba to mieć na uwadze, bo astrolog często może zostać skompromitowany i wywołać skandal wśród niedouczonych ludzi ze szkodą dla sztuki astrologii. Dlatego jest to najsilniejszy ukryty tępiciel tutaj, czyli taka gwiazda, która jest niedopasowana i może źle działać. Natomiast jeśli ta sama gwiazda będzie oddalona o 16 minut od sygnifikatora, osłabi go, ale nie tak mocno. Czyli tutaj to im dalej jest ta niekorzystna gwiazda stała, tym lepiej, tak? Tutaj ten odwrotna reguła. Z tego powodu jest nazywana tylko bardzo silnym ukrytym tępicielem, a nie najsilniejszym, tak? Zastosuj powyższe stopnie do kolejnych rodzajów tępicieli w ten sam sposób, jak zrobiłem to wcześniej w odniesieniu do pomocników, tak? Czyli to stopniowanie w przypadku tych negatywnych gwiazd stałych oznacza po prostu, że im dalej ta gwiazda stała od głównego sygnifikatora, tym mniej silne jej działanie. Cześć Ola, hej. Nie będę tu wymieniał poszczególnych gwiazd stałych, które mają naturę pewnych planet i przeciwną do nich naturę, bo zajęłoby to za dużo miejsca. Często Bonatti skraca swój wywód, unikając przykładów, pewnie też dlatego, że no dosyć kiedyś chciał napisać te najważniejsze rzeczy, bo nie było to i on jeszcze publikował, kiedy nie było druku, więc każda kartka miała znaczenie potem przepisywaniu. W traktacie o solariuszach podam Ci wszystkie te, które są istotne dla tego rodzaju prognozy, czyli właśnie w tym rozdziale o powrotach, tak, o rewolucjach, czyli o solariuszach. O innych napiszę w traktacie o astrologii urodzeniowej, a o jeszcze innych w traktacie o deszczach, które są o pogodzie, tak, jeśli bogowie pozwolą mi żyć na tyle długo w zdrowiu, aby skończyć te dzieła. Nie chcę jednak pominąć opisu tego, jak działają jawni pomocnicy i tępiciele, czyli jednak tutaj przechodzi do tego, jak możemy interpretować to, tak? Najpierw podał nam, jak rozpoznać, który jest tym pomocnikiem, a który tym szkodnikiem, ale że Bonatti nastawiony jest też właśnie na praktyczne tutaj porady, daje nam dalej informacje. Najsilniejszym jawnym pomocnikiem jest planeta, która jest sygnifikatorem sprawy,
a do tego jest w swoim władztwie, w koniunkcji z osią horoskopu, co do minuty kątowej, w ruchu prostym, szybka, w recepcji i bez żadnych uszkodzeń i negatywnych wpływów, czyli wymienił wszystkie idealne warunki do tego, żeby planeta była silna. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko, potwierdzam. Bardzo silnym jawnym pomocnikiem jest sygnifikator sprawy w swoim władztwie lub w znaku wywyższenia w jednostopniowej lub dwustopniowej koniunkcji z osią, nieuszkodzona i w recepcji, co też bardzo rzadko się zdarza. Silnym jawnym pomocnikiem jest planeta na osi w swoim władztwie lub wywyższeniu, 3 stopnie przed wierzchołkiem domu lub 5 stopni za nim. Tak, tutaj on zawęża, tak, czyli zwykle na przykład u Lilego czy wielu autorów planeta, która już jest 5 stopni od wierzchołka domu, już jest zaznaczana, że jej wpływ jest na ten dom, tutaj Bonatti ogranicza do 3 stopni. Słabym jawnym pomocnikiem jest też planeta, która ma dwie mniejsze godności, jest na osi 5 stopni przed lub 15 za nią, lub jest w swoim władztwie albo wywyższeniu. W domu następującym wolna od uszkodzeń, tak? Więc tutaj tam stopniuje siłę planet. Słabszym jawnym pomocnikiem jest sygnifikator w znaku swojego władztwa lub wywyższenia, albo też w dwóch swoich mniejszych godnościach, ale w domu upadającym, choć w aspekcie z ascendentem. Czyli tutaj to osłabienie, jakby ten mniejszy efekt siły tej planety zależy od tego nie tylko, czy ona jest dobrze położona w znaku, ale decydujące znaczenie ma tutaj położenie w domu, tak? Czyli jej moc działania tutaj się zmniejsza wtedy. Najsłabszym jawnym pomocnikiem jest planeta w jednej ze swoich głównych godności lub w dwóch pomniejszych, nie tworząca aspektu z ascendentem. Albo planeta w jednej ze swoich mniejszych godności, ale w aspekcie z ascendentem. Więc tutaj, tak jak mówię, no on tutaj wymienia różne rzeczy, bo w każdym horoskopie horarnym czy urodzeniowym może być inaczej. Albo w aspekcie z planetą, która tworzy aspekt z ascendentem i ma w jego znaku jakąś godność. Najsilniejszy jawny tępiciel to planeta, która znajduje się w miejscu, w którym nie ma żadnej godności, ani radości, ani nie jest w recepcji. Osaczona przez dwa malefiki w domu upadającym lub w kwadraturze i w najgorszym przypadku w koniunkcji z jakąkolwiek gwiazdą stałą o złoczynnej naturze. Czyli tutaj na koniec podał nam, co może najgorszego się spotkać tą planetę. To nie znaczy, że to wszystko naraz się zdarza, tak? Tylko wymienił nam wszystkie największe osłabienia, tak? Planety, jakie mogą się zdarzyć. Ponadto jest wiele różnych wspomagających i osłabiających planety warunków, ponad te, które wcześniej wymieniłem. Czyli jeszcze może być więcej tego, niż to, co dotychczas dostaliśmy w pierwszych 10 regułach, 9. Zarówno jawnych, jak i ukrytych. Są to koniunkcje planet i ich aspekty, ale wymienianie ich zajęłoby zbyt dużo miejsca. Nie ma nie tyle na papier. Nie będę też podawał przykładów na wymienione okoliczności, bo nie chcę pisać rozwlekle, problem papieru i pergaminu, ale na końcu tego traktatu opiszę, jak analizować horoskop. Tutaj w jednej z ostatnich reguł, do której dojdziemy, mam nadzieję, niedługo, jak przyspieszymy nasze spotkania, zwiększymy częstotliwość, przepraszam, dzisiaj już trochę, to on rzeczywiście podaje tam taki pełny opis, jak kolejne etapy interpretacji, więc te wszystkie reguły dopiero nas przygotowują do tego zebrania wszystkich reguł na koniec dotyczących już praktycznych umiejętności. Przyjrzyj się uważnie opisanym przeze mnie powyżej 9 regułom, bo porady w nich zawarte bardzo Ci się przydadzą i pozwolą wydać prawidłowy werdykt na podstawie horoskopu. Przede wszystkim zawsze patrz na księżyc. Tutaj Bonatti zbiera wszystkie te mądrości, które przez 9 reguł nam podawał. Przede wszystkim zawsze patrz na księżyc, bo on ze wszystkich planet ma największy wpływ na życie na Ziemi i oddaje to, co się dzieje w szczególe i w ogólności. Przechodzi przez kolejne żywioły i obiekty na niebie, ma najmniejszą orbitę i wpływa na pogodę, jak i na rodzaj ludzki wszystkie gatunki żyjące na Ziemi, tak? No bo według tej ptolemejskiej wizji świata, tak, wszechświata, my wszyscy żyjemy, Ziemia jest jakby w sferze lunarnej, tak, w księżycowej, która jest pierwszą sferą, tak, planetarną od Ziemi w tym geocentrycznym wizji świata. Orbita księżyca jest zawarta w orbicie, dlatego jest pośrednikiem między gwiazdami i tym, co jest na Ziemi, tak? Orbita księżyca jest zawarta w orbicie Merkurego, a orbita Merkurego w orbicie Wenus, orbita Wenus zaś mieści się w orbicie Słońca.
to jest też powtórzone, tak, jakby taka wizja wszystkich tych sfer planetarnych, ptolemejskich potem też, którą w Epinomis, tak, w Pseudoplatonie, tam jest opis właśnie tych kosmogoniczny, tak, świata i wszechświata. Orbita Słońca w orbicie Marsa, orbita Marsa zaś w orbicie Jowisza i tak dalej, tak. I tu jest na koniec, orbitę Saturna otacza sfera gwiazd stałych, poza którą astrolog nie powinien się zapuszczać ze swoją dociekliwością, nawet jeśli niektórzy myślą inaczej. Ale nie będę tu dyskutować z ich poglądami, tak? Czyli tutaj to jakby te metafizyczne dociekania, co jest za sferą gwiazd stałych, tak? Jak wygląda ten raj dusz we wszechświecie, czy co ta, czy tak naprawdę sfera boska, tak? To my już poza to nie jesteśmy w stanie naszym umysłem ludzkim się zapuścić, chociaż niektórzy, jak Bonatti twierdzi, tutaj próbują. Tuż po nowiu Księżyc pojawia się na niebie jako cienki i mały sierp, ale z dnia na dzień jego światło i objętość wzrastają, aż go widzimy na niebie w całej okazałości. Tak? Teraz jesteśmy, powoli zbliżamy się do pierwszej kwadry, bo był w zeszły weekend był nów, więc teraz Księżyc na niebie wzrasta, pojawia się go trochę więcej. A potem znów zaczyna go ubywać po pełni i jest coraz mniejszy, aż całkowicie znika, więc tutaj opisane te fazy są po prostu. Podobnie zachowują się wszystkie ciała na Ziemi, rozumne, zwierzęce i roślinne. Tak samo człowiek dorasta do pewnego wieku, kiedy jest dorosły i w pełni ukształtowany fizycznie, czyli to symbolizuje jakby Księżyc w pełni, a potem go ubywa i staje się mniejszy i chudszy, a jego życie się kończy, czyli ta faza ubywania Księżyca znowu do nowiu. Stąd niezbędne jest, aby Księżyc był ważnym sygnifikatorem. W ten sposób rozwijają się i obumierają wszystkie istoty i rzeczy. Cykl Księżyca tutaj Bonatti jakby daje na wzór cyklów życia w ogóle, tak, na Ziemi i cyklów i faz wszystkich rzeczy czy procesów, które się odbywają, tak. Jest taka teoria też, że w ogóle jakby ten Księżyc dał takie poczucie wieczności, tak, czy nieskończoności, ponieważ Księżyc co miesiąc, tak, rodzi się i dochodzi do pełni i umiera na naszych oczach, tak, i jest takim symbolem nieskończoności. Więc tutaj Bonatti przyrównuje wszystko do Księżyca, że wszystko się odnawia w ten sam sposób i w tych samych cyklach jak Księżyc. Stąd niezbędne jest, aby Księżyc był ważnym sygnifikatorem w każdym horoskopie, horarnym, urodzeniowym, wydarzeniowym i innym. Tutaj te dysputy, czy w horoskopie urodzeniowym ważniejsze jest Słońce, czy Księżyc, tak, no na pewno Bonatti by odpowiedział, że Księżyc jest tutaj ważniejszy, tak. Jeśli jest dobrze położony, sprawy idą dobrze. Jeśli jest niekorzystnie posadowiony, sprawy idą w złym kierunku, tak? Tu szczególnie w horoskopie horarnym i elekcyjnym tak jest. I tutaj ta reguła dziewiąta, może jeszcze mam tutaj dwie plansze, skończymy i już zaraz powiem, kiedy będzie następne spotkanie, ale słuchajcie, no myślałam, że więcej zrobimy. Ale potem tych reguł jest troszeczkę, są to krótsze te reguły, więc na następnym spotkaniu pewnie więcej nam się uda zrobić. Dalej o Księżycu. Jego siła i moc jest tak wielka, że nawet jeśli władca ascendentu lub inny sygnifikator sprawy są bardzo słabe i uszkodzone, nie dają nadziei na pozytywny rozwój sprawy. To jeśli Księżyc jest silny, sprawy skończą się dobrze. Czyli widzicie, tu jest ta moc Księżyca i to w astrologii horarnej i elekcyjnej rzeczywiście bardzo działa. Że jeżeli nawet główna planeta, która dotyczy sprawy, tak, czy symbolizuje osobę, która zadaje pytanie, jak się potoczą jej losy, nawet jeżeli ona jest bardzo osłabiona, to jej niekorzystne położenie może zniwelować, tak, nawet polepszyć, świadczyć o polepszeniu sytuacji, jeżeli Księżyc jest dobrze położony, czyli na przykład w raku, w byku. Ta reguła się zawsze sprawdza, nawet jeżeli ktoś uważa, że jest w bardzo trudnej sytuacji, co jest, tak, może tak być, to Księżyc dobrze położony pokazuje, że ta sytuacja się odmieni i będzie lepiej. Bo Księżyc jest władcą wszystkich spraw i przekazicielem wpływów, jakie wywierają na siebie wszystkie planety, kiedy przejmuje on wpływ jednej planety i przekazuje go kolejnej i tak bez końca, tak? Czyli Księżyc cały czas jest tym takim transmitorem, tak? Jakby takim, no przekazuje wszystkie wpływy planet między siebie, tak naprawdę w astrologii horarnej też jest bardzo ważne. Często te pośrednie relacje między planetami, które łączy właśnie Księżyc, który po kolei robi aspekty. Niektórzy astrologowie podzielają tę opinię, jak na przykład Tyran Ecelino da Romano,
który to był taki tyran, jakby władca włoskiego miasta Trevignano, który tutaj, zaraz wam tutaj o nim planszę. Niektórzy uważają, że Sahel twierdził to samo, jednak jego słowa brzmiały zupełnie inaczej, tak? I tutaj jest ten Edzelino Daromanow, jakby w dziele, bo nad jego występują różne postaci z życia politycznego i życia ezoterycznego, też astrologicznego ówczesnych Włoch, XIII-wiecznych Włoch, północnych szczególnie. I to był właśnie uważany w ogóle za takiego pierwszego tyrana włoskiego, pra Mussolini, właśnie Edzelino da Terzo da Romano, i on po prostu był w jednym ze stronnic, tak, Bonatti doradzał na różnych wojnach miast włoskich. Wrócimy sobie jeszcze kiedyś do niego, bo on jeszcze nieraz o nim mówi też w swoich tutaj regułach. Natomiast on jest symbolem takiego okrutnego władcy, który podporządkował sobie bardzo dużo właśnie północnych miast włoskich. I Bonatti twierdził, że on też sam zajmował się astrologią i również miał kilku astrologów, którzy mu doradzali, więc stąd tutaj ta... Był też wyklęty przez papieża, więc to też była ekskomunika na niego, i papież też z nim, Innocenty IV, tak? Tak. Innocenty IV też krucjatę przeciwko niemu, taką małą włoską, zorganizował, no ale Edzelino był ewidentnie dobrym żołnierzem, i dopiero jak ten jego protektor Rudolf, cesarz Fryderyk II, umarł, dopiero wtedy, nie mając za bardzo zaplecza militarnego dodatkowego, został gdzieś tam zabity, tak, czy zagłodzony na śmierć w jakimś więzieniu. Co do Sahla, tak, i tej reguły z księżycem, tak, uważał on, że księżyc przenosi moc od jednej planety do drugiej tylko wtedy, kiedy ta pierwsza jest podobnej co on natury, tak, czyli tutaj troszeczkę takie uszczegółowienie tej zasady. Jeśli nie będzie w stanie niczego przenieść dalej, czyli ta zasada podobieństwa tutaj u Bonattiego jest bardzo ważna, tak, jeżeli chodzi o aspekty między planetami, tak, te podobieństwo natury, no, dopiero świadczy o tym, że będzie jakby zgodna, harmonijna współpraca. Ale kiedy księżyc jest w recepcji z planetą, z którą robi koniunkcję, ta z łatwością przekazuje mu swoją moc i cechy. Ten z kolei podaje je dalej, ale dopiero tej planecie, z którą również jest w recepcji, żadnej innej. Czyli to przeniesienie światła, które taki rodzaj aspektu pośredniego, że na przykład księżyc separuje od koniunkcji z jedną planetą, ja aplikuję do trygonu z drugą, to jakby łączy te dwie planety, mimo że one same nie tworzą aspektu. Bonatti za Sahlem tutaj uszczegółowia to, że wtedy tylko to działa, kiedy te planety jedna i druga są pokrewnej natury z księżycem. Podsumowuje to w aforyzmie, który głosi, że planeta nie może dać nic w miejscu, w którym nie ma mocy, tak? Czyli tutaj odwołuje się do tej mocy w zodiaku, tak? I tutaj przechodzimy do 10, to już nie będę przedłużać dzisiaj. Dosyć to są intensywne te reguły, więc też mam nadzieję, że nie, że to było w miarę dla was zrozumiałe. Jeżeli macie pytania jakieś, zawsze możecie do mnie napisać. Tutaj następne spotkanie, tutaj są nasze czwartki. Ja w przyszłym tygodniu mam o Marsie, Baranie i Skorpionie w horoskopie 25 marca. I kolejne nasze spotkanie jest po świętach, we wtorek chyba, tak? We wtorek po świętach 4 kwietnia o 19:00. Będziemy kolejne tutaj, natomiast ja z tym nagraniem dzisiaj prześlę wam całą prezentację, to możecie sobie do przodu, do 20 reguły sobie przeczytać, tak, co tam jest napisane. I potem też 15 kwietnia będę miała o drugim obiegu Saturna, czwartkowy warsztat. Miłka 16 kwietnia o przemianach głupca w tarocie, czyli o tej pierwszej dziwnej karcie. A potem o wyglądzie 22 kwietnia, i właśnie w kwietniu będziemy jeszcze raz się spotykać na Bonattiego, żeby sobie tutaj przyspieszyć trochę omawianie tych reguł, to będzie 28 kwietnia, z kolei w środę. Przepraszam was za te skakanie, ale jako że mamy bardzo dużo, teraz wszyscy są online, non-stop są jakieś wieczorne zajęcia, więc tutaj tak wciskam, kiedy mam jakiś wolny termin wieczorny. I ostatni w kwietniu zajęcia też będą jeszcze płatne, tak, 29 kwietnia w czwartek warsztat interpretacji horoskopu będę robiła, on będzie dotyczył, będziemy sobie patrzeć na jak się realizują horoskopy
osób urodzonych tego samego dnia albo blisko siebie, tak, mających bardzo podobne horoskopy, więc tak sobie weźmiemy na warsztat jakieś 2-3 horoskopy i sobie porównamy, jak interpretować to, tak, czyli jak te inne czynniki wpływają na interpretację horoskopu i jak to widać w horoskopie też. Okej, słuchajcie, to o, Aga, Wigilię, to masz, na pewno sporo, znam sporo osób, które Wigilię się urodziły, to fajnie. Dziękuję Wam bardzo, już tutaj zakończę, tutaj jest do mnie kontakt, jeżeli ktoś by...